robi? Dzień tam jest jeden. Pochwal się nowym dumikiem, kurwa. Dzwoniłem do księcia, żeby pochował wszystkie drogocenne rzeczy. Drogocenne wazy, bo taki Sławek przyjedzie. Jedziemy do księcia Jana Żylińskiego. Posiada swoją posiadłość. O kurde. Ale będzie przypał. Jedź pierwszy. Kurwa, co za gość. Ona będziemy w telewizji, rozumiesz, w gazetach, ty. Książę się chyba nie spodziewał, że tyle gości będzie tu. Żeby tu... A dobra, ty, ja sobie staję tu, Bartek, pa, obok tego typa. Tak. Co? A co? Ulało się komuś. Ja myślę, że książę coś zabierze głos, czy co? Facebooka, dokładnie. A czemu nie polskie piwo, prawda? Polskie jest, nie narzekajcie. A, o, to powlewane tak do tego. Chcecie z pianą, czy bez piany? Na dwa palce. Ja na dwa palce. Palce, nie? Kurwa, on zrobi na trzy dłonie. Co można, tak? Się czystować. Dwa palce w środku. O, ja se Spitfire'ka. Mogę? Kurde, elegancko, pa. Spitfire'a se bez. A jak? Dlatego, że pierwszy. No. Ale taką paliwo rakietowe takie. A ja? Spitfire'a. Nie, ja sam Spitfire'a. Co? Małe. Ile? 4,5% ma. Słuchaj. Dzień dobry. Dzień dobry. A można później pana oznaczyć na Facebooku? Proszę bardzo. Aha, dobra. Dzień dobry. Nie żartowałem. Ja się... Bardzo miło. Przepraszam, jedno tylko. Czy ja mogę na chwilę, na dwie minuty sobie tam nagrać w środku? Co? No w środek, w pałacu. Środek, proszę bardzo. Aha, dziękuję. Ja dostałem pozwolenie, to się wbijam, nie? Dobry. My tylko kupię pasek, pan. Thank you.
Bardzo ładny pałac. W wielu pałacach byłem, ale w takim nie szedłem. O, zagrał mi się. Na grilla jeszcze nic nie wrzucili. Takie wszystkie miejsca pojawione, wiesz, jakieś piwa, jak się nazywa to taka z Polski, te... Glonojad taki. Nie, jak się nazywa to taka top model, kurwa, Aha, z Ameryki. Tak, no nie wiem, która. Ale to takie... Krupa, no. Joanna Krupa. Wszystkie takie w tym stylu, nie? No, bo tu takie książę orgie odstawia, ja się mogę założyć. Na pewno. Takie jak teraz. O, seks grupowy, na pewno. Goście przyszli, patrzą na Sławka motor. No nie wierzę. Yeah, but different engine. Different ECU have. Same engine. Shit bike. No, this bike. One. No, really. One of the worst bikes here. You think so? Yeah. I don't think so. Shit bike. I okay. Think it's good for you. No, my friends. Polak nie ma prawa dać grosza na budowę tego pomnika, a tu wchodzą w grę miliony funtów. Tylko Anglicy mają prawo dawać pieniądze. Dlaczego? Bo myśmy dali naszą krew. Nie my, ale nasi przodkowie. Myśmy dali naszą krew, myśmy im dali zwycięstwo. Ten pomnik jest od tego, żeby oni nam podziękowali i nosili nas na rękach. Jako najwspanialsza rzecz, która spotkała ten naród wyspiarzy na przestrzeni ostatnich 100 lat. Do tego dążę. Ja się tutaj urodziłem, całe życie w tej dzielnicy mieszkam. Anglików się nie boję. Mam zwyczaj wygrywać z nimi sądy, sąd najwyższy, nieważne. No przepraszam, jestem... Ojciec mój był kawalerzystą. Dowodził szarżą kawalerii, zwycięską szarżą kawalerii w 1939 roku. Ja widocznie mam jego gen. Jak trzeba działać, to trzeba działać i... Przeważnie się wygrywa. Ja mam zwyczaj wygrywać. Po potacie na pewno. Więc wy jesteście bajkerami, czyli wiecie, co to jest odwaga. Wiecie, co to jest męstwo. Wiecie, co to jest solidarność, zespół, trzymać się razem, wspierać się nawzajem. I dlatego chciałem was tutaj zaprosić. Bo jesteście, powiedziałbym tak, jesteście jednym z najzdrowszych elementów polskiej społeczności. Czy to w kraju, czy tutaj na terenie Wielkiej Brytanii. Są ludzie, którym się nie podobają te motory, te stroje i tak dalej. No ale w każdym kraju są oszołomy różne, nie trzeba się z tym pogodzić. Wy jesteście, kim jesteście. I chylę czoło przed wami. I spodziewam się od was wielkich rzeczy. Dziękuję za wsparcie, które odwzajemnie. Wspierajmy się nawzajem. Możemy osiągnąć wielkie, 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 bardzo, bardzo wielkie rzeczy tutaj na wyspach. Chcę zbudować dumę polską. Widzicie, tutaj są flagi, żeby wszyscy wiedzieli, Anglicy i Polacy, kim jesteśmy. To reprezentujemy i że nie wolno nas nie szanować. Taki mam cel. Myślę, że to każda osoba tutaj to rozumie. Nie trzeba tłumaczyć, nie trzeba jakichś rysunków robić.
czy dłuższych wakacjach. Każdy wie, o co chodzi. Więc bawcie się dzisiaj. Pogodę mamy, kiełbaski mamy, alkohol mamy, ludzi mamy, motory mamy. Czego więcej? Dzięki. Ja ogórka, tylko takiego dryblasa bym poprosił, wie pani, bo dziękuję. Będę odwracał. No to dziękuję. Sałatka? Nie, dziękuję. Sałatka? Też dziękuję. Dla pana? A ja ogórka. Proszę pani, a kiedy będą szaszłyki? Tak się aha. Ciężko powiedzieć. Aha. Rozpuści się panu jeden talerz. No to moment. Dziękuję bardzo. Kiełbasę poproszę i... Kawałek może tego... Szaszłyka? Dobra, to talerz na szybko. Na płytkach sobie usiądę. O, chlebek Boży sobie położyłeś. Kręta mówi, no idźcie, zjedźcie, odpocznijcie, że szaszłyki później. Te, żaberka. No. Wiesz, kucharz. I przyjdę i będę znowu stał w kolejce, kurwa. Halo, słyszysz mnie? Tak. Autostradą, tak. Weź to po prostu sobie jakoś... A nie no, nie ma jak. Trzeba schować chyba tutaj. Jak... Kurwa! A to i tak wiesz, wiesz pierwszy... Teraz odpadło? Teraz na autostradzie, no. Na autostradzie, bo nikt nie wychodził, nie? No. I tak jedziesz pierwszy, to tam wiesz, my za tobą jedziemy, to z tyłu nie będzie widać, nie? Tylko sobie to jakoś zamocuj teraz. Przez te dziury takie, no.
Albo w łańcuch rejestracji. No. Nie, ale to tak wyglądało dobrze, że to gdzieś tam nie weszło. Kurwa, ma. No, zostaw to tak, o i tyle. Kurwa, migacze rozjebane wszystko. Kurwa, idzie rejestracja, odpadło wszystko tam. No, to dawaj, jedziemy, tylko teraz żeśmy jechać kurwa tymi bocznymi drogami. No. No dobra, trudno, nie? Kurwa, jak jest jakiś plynony, ja pierdolę.